jeszcze raz, jeszcze jeden, słuchajcie, filmik, ponieważ jeszcze chciałam nawiązać do tego, co dzisiaj Konon powiedział na filmie. Tak, cały czas, słuchajcie, najeżdżał na Majora, nie? A zresztą jeszcze a propos Majora, no to widzę, że od wczoraj tankowanie, wczoraj jakieś tam dwie wywrotki, ładny prezent imieninowy na łypie, no ale mniejsza o to, sam jest sobie winny. Dzisiaj widzę też od rana właśnie, dajemy ostro. I słuchajcie, no ale mniejsza o to, bo a filmiki widziałam, że mają bardzo, bardzo marne wyświetlenia jego. Bo tak nie słucham ich, tylko tak sobie dzisiaj zerknęłam na wyświetlenia. O matko, mówię, 2-3 tysiące, no słabo, jak na taką gwiazdę YouTube'a to bardzo słabo. Także widać, że no niestety, ale ten wyjazd za bardzo, nie, na dobre mu nie wychodzi, tylko wręcz przeciwnie. I to samo jest z live'ami, bo zbyt dużo też tam nie zarabia na tych live'ach. No dobra, ale nie o to, słuchajcie, jeszcze wracając do tego, co Konon dzisiaj powiedział. Tak, słuchajcie, Major to już go tyle razy zrobił w Bambuko, że nie wiem, tak na niego najeżdżał, że go zostawił, że go nie wpuści, że mam mu zapłacić za to, że tam mieszka i itp., i td., i nie wiadomo jeszcze jakie kurde żądania i pretensje i tym podobne. A dzisiaj, słuchajcie, jak Jacek zapytał, chyba Jacek, czy niemiecki, teraz nie wiem, jak zapytał, gdzie będzie spał Major, jak przyjedzie? No patrzcie, jaka odpowiedź. Na Wersalce. A co z Andrzejem? Andrzej pójdzie sobie stamtąd. Widzicie, jaki to jest fałszywy, kurde, człowiek? Znaczy ja to, że on jest w ogóle z innej bajki, to już wiem od dawna, nie? Ale po prostu kompletnie niczego nie docenia, absolutnie. W ogóle wiecznie jakieś pretensje, bo Andrzej nie może sobie wypić, bo Andrzej to, chociaż no troszeczkę, nie wiem, jakoś tak ostatnio chyba więcej nadużywa tego, wiecie, alko, bo no tak jakoś ostatnio, nie wiem, na tych filmikach, wczoraj też widziałam jakiś tam filmik na Perskiej i no tak się zataczał, masakra, szczerze mówiąc nie lubię, jak ktoś tak aż dużo spożywa. Lepiej jak chyba jest trzeźwy, tak mi się wydaje. Taki jest, no fajnie, lepiej po prostu to wygląda i lepiej się wysławia i tak dalej, się lepiej ogląda Andrzeja, dlatego, no nie wiem, jakoś tak większej ilości zauważyłam, że już... Ale to co tu się dziwić, skoro się przebywa z takim człowiekiem, który wiecznie o wszystko ma pretensje. No właśnie. No i kurczę, stwierdził, że przecież... To znaczy, że Major będzie normalnie wejdzie, że będzie spał na Wersalce, pewnie go przyjmie z otwartymi ramionami. A Andrzej oczywiście pójdzie sobie. Szczerze mówiąc, to znaczy, że nie wiem, Kono to ma całkowicie Andrzeja gdzieś. Całkowicie, absolutnie ma gdzieś. I szczerze mówiąc, z takim podejściem, ja na miejscu Andrzeja już dawno bym spakowała te wszystkie rzeczy, spakowała swoje manatki, wynajęła sobie jakiś tani pokoik z kuchnią, z łazienką i bym go zostawiła całkowicie samego. Niech sobie tam siedzi sam, niech czeka na tego Majora, niech ten Major przyjedzie. Oni faktycznie naprawdę są siebie warci, oni są tacy sami. Niech się nawet tam kłócą przez następne x lat, niech sobie siedzą. Mnie to absolutnie nie interesuje, bo ja i tak jestem za Andrzejem, żeby Andrzej tam został. Tylko że Konon po prostu ma jedno wbite w głowie, obojętnie co by Major, czy on będzie po nim jechał, czy będzie go wyzywał, czy przez niego będzie co dwa dni, nie wiem, będą smerfy, że będą jakieś awantury, kłótnie, dymy i tym podobne. To i tak on jest za tym Majorem i to się po prostu nie zmieni. On nikogo po prostu tam nie chce, tylko najważniejszy jest ten Major i nikt inny. Nie wiem, ja po prostu, naprawdę, po tych słowach, co on dzisiaj powiedział na tym filmie, że Majora wpuści, normalnie będzie na Wersalce, Andrzej sobie pójdzie. Ja nie wiem, ja na miejscu Andrzeja już tam za długo bym nie siedziała. Ja bym go zostawiła, niech sobie sam ogarnia, niech sobie sam radzi, niech nikogo wtedy więcej nie prosi o jakąkolwiek pomoc, o to, żeby z nim tam ktoś siedział, bo on nie chce być tam sam, bo on potrzebuje towarzystwa. Bym naprawdę poszła stamtąd, ale bym na przykład, nie wiem, Jacek, żeby też na przykład co jakiś czas, nie wiem, czy codziennie, może nie, bo też ma swoją pracę i swoje życie, ale żeby na przykład co jakiś czas nagrywał też, powiedzmy, gdzieś tam w nowym miejscu z Andrzejem i żeby po prostu widzowie wiedzieli, co się u niego dzieje, albo żeby Andrzej sam po prostu sobie nagrywał. Tylko że ja nie wiem, czy on by chciał, bo jak do tej pory nie założył żadnego jakby kanału, nie ma raczej chyba zamiaru, bo pracuje, także... Także ja już bym sobie podarowała tego Krzysztofa. Nie to, że musi znosić jego towarzystwo, jego humor, jego fochy, jego jakieś obrażanie, wiecznie jakieś pretensje, zakazy, nakazy, tego nie, tamtego nie, to, że nie pomaga, ale jak już coś, jak ma coś zrobić, to też jest źle. To jeszcze powie ci, że o, Majora wpuści, a ten to sobie pójdzie. I tak też pewnie by było. Jutro by przyjechał, słuchajcie, Major, stanąłby przed bramką, ten by przyszedł, a tego by już nie wpuścił. Tak na 100% by było, bo on do dzisiaj chyba nawet klucza mu nie dorobił. Gdzie miał dorobić. Także Konon to jest taki fałszywy człowiek. Nie wiem, ale szczerze jemu to się te paćki nie należą.
Absolutnie. Nie, za te zachowania, za to, jak on ludzi traktuje. Zero szacunku, zero docenienia czegokolwiek. Absolutnie po prostu. Także ja już w ogóle... Zawsze Majora nie lubię. Ja zawsze mimo wszystko lubiłam tego Krzyśka i wolałam, słuchajcie, Krzyśka niż Majora. Ale to, co on teraz odwala, po prostu, no, on, nie wiem, no, coraz gorszy się robi. Coraz gorszy po prostu z tym zachowaniem. I dla mnie to jest po prostu... Nie, no nawet brak słów. Brak słów, słuchajcie. Także ja już na miejscu Andrzeja długo bym tam nie zabawiła, tylko bym zbierała swoje manatki i zostawiła go. Niech sobie siedzi sam i niech sam ze sobą rozmawia, niech sobie narzeka sam do siebie. A nie tam znosić jego humorki, jego jakieś, kurczę, nie wiem, fochy nie wiadomo o co. Dobra, słuchajcie, to tyle. Piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Także trzymajcie się, pozdrawiam i miłego dzionka. Pa!